Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania Idealne Dziecko w grze The Sims 4. Jak widzicie, zaszły małe zmiany w naszym domu, a te małe zmiany zostały spowodowane tym, że za chwilę będziemy urządzać urodziny naszej Izzy. Coś co. Nie udało się zrobić w poprzednim odcinku, a więc stwierdziłam, że potrzebny jest mały remont już tuż przed odcinkiem. Przede wszystkim zmieniłam sypialnię Izy, może przyjrzyjmy się jej trochę tutaj bliżej. Ona ma już normalne łóżko, ma swoje też biurko, dodałam też jej własny również pamiętnik, w którym będzie pisała swoje właśnie emocje oraz dodałam również długo wyczekiwany pokój, umiejętności, a więc tutaj zebrałam wszystkie rzeczy, które mogą być idzie potrzebne, więc przede wszystkim tablica ze sprawnościami harcerskimi, bo jeszcze dzisiaj dołączę właśnie do harcerzy dodatkowo wszystkie rzeczy, które są potrzebne jej do wypełnienia jej aspiracji, dziecięcych wszystkich, a dodatkowo przyniosłam właśnie z pokoju już tutaj komputer do tego pokoju, jak widzicie, wymieniłam komputer na lepszy. Potrzeba im trochę lepszego komputera, i też przyniosłam tutaj do tego pokoju również sztalugę dla izy. Dodatkowo, troszeczkę też wprowadziłam zmiany tutaj na zewnątrz. Dodałam właśnie również drabinki, bo też się mogą przydać właśnie naszej izie w wypełnianiu jej aspiracji, w szczególności w wypełnianiu aspiracji motorycznej. Na początek, jeszcze zanim rozpocznę rozgrywkę, chciałam dodać, że wczoraj na moim kanale pojawił się odcinek InfoSimsów o najnowszej aktualizacji o drugiej aktualizacji lipcowej do gry. W szczególności polecam obejrzeć tę aktualizację, w szczególności jeśli ktoś korzysta z galerii dużo. A więc tutaj w szczególności zachęcam te osoby do obejrzenia tego odcinka, bo właśnie aktualizacja wprowadziła zmiany w galerii. Dodatkowo w sobotę rozpocznie się nowa seria. Właśnie w poprzedni, w to w najbliższy Ostatni wtorek tak naprawdę skończyło się wyzwanie od biedaka do bogacza i w najbliższą sobotę rozpocznie się wyzwanie 100 dzieci na moim kanale, więc też serdecznie w sobotę o 10 zachęcam do obejrzenia właśnie tego odcinka. No i co? I możemy odpozowywać grę za pół godziny. Rozpocznie się zaplanowane przyjęcie urodzinowe. I tutaj mamy wydarzenie właśnie już zaplanowane, za pół godziny się rozpocznie. W międzyczasie, nasza mała i za co? Co tym byś mogła robić? Możesz objąć tutaj na przykład, a biegniesz dobrze do mamusia. A propos, nasza mała ma wszystko rozwinięte na maksa. Zapomniałam uzupełnić jedynie w Excelu plik, który powinnam uzupełnić właśnie zanim ona właśnie będzie miała urodziny. No ale cóż, muszę tylko pamiętać, jaką ona ma cechę. Ma cechę niezależna jako małe dziecko. Ok. Dobra, to to będziemy. Zaczynajmy oczywiście nasze przyjęcie. Za chwilę powinni przyjść tutaj goście. A i my musimy się tutaj postarać, bo to musi być, wiecie, co, niech on gdzie spać. Jest tak zmęczony, że to po prostu się nie da. On nie graj na instrumentach przez godzinę, przez to, że ja mam skrzypce tutaj. O, nie, 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 nie. Tak być nie może, kurczę. Jest przy, przygotuj posiłek dla grupy. Ojjojo. Oj, oj. najpierw może przygotujemy posiłek dla grupy, a więc zrobimy gotuj. I może damy tutaj co? Może sałatkę owocową dla rodziny. Kochana, już może nie maluj tego obrazu, tylko chodź. Co? Młody też może chodź tutaj już do domu. Co tu jeszcze jest? Opowiadaj dowcipy. Okej, okay, to za chwilę możemy zrobić. Czy ty możesz opowiadać jakieś dowcipy, kurczę? Możesz. A więc właśnie, o właśnie, nasza solenizantka niech może popowiada dowcipy gościom. Hmm, się wysłużymy tobą, czy ty skorzystałeś z pieluchy, się wydaje, że młody skorzystał z pieluchy to w takim razie idź na nocnik, jak skorzystałeś z pieluchy czy ty, jak, na jakim poziomie ty masz swoją umiejętność, komunikacja jeszcze niezbyt wysoka, więc za chwilę możesz sobie tutaj porozmawiać z Miśkiem OK, no dobrze więc opowiedziałaś dowcip, halo miałaś opowiedzieć dowcip, halo Opowiedz dowcip. Halo, czy dowcipy opowiedzane, opowiedziane przez dziecko się nie liczą? Czyżby, czyżby, czyżby. E, tutaj Moire też może opowiemy jej dowcip. O właśnie, proszę bardzo. E, I chciałam e, powiedzieć Iza Olen opowiadaj, proszę dowcipy młode. Powiedziała dowcip, się niestety nie liczy. Kurczę, no. No ale cóż. Damy radę przecież, co nie? Damy, damy radę. Szósty poziom w gotowaniu, bardzo dobrze. E, tylko mam nadzieję, że pan nie je tortu. Mam taką wielką nadzieję. Dobra, ale wiecie co? W sumie możemy już wyciągnąć tort. Otwórzmy. Tort chyba ma od razu na sobie świeczki, czy nie? No, halo, postaw się tort. Tak, torcik ma świeczki, więc jak najbardziej będzie wszystko ok. To może jeszcze opowiedzmy jeden dowcip i będzie, i będzie z głowy. Może być ten sam. I za chwilę postarzymy naszą małą. Dobra, nie, niech tutaj ojciec śpi, bo jest tak zmęczony. Że nie będziemy go tutaj kurczę, męczyć niczym. Co tu masz za pragnienie? Ucz małe dziecko, korzystanie z nocnika. O proszę. No dobra, ale myślę, że możemy się wziąć za tort i pomóc zmówić świeczki naszej małej. Idzie, proszę bardzo. Jubilatka rozmawia, odczuwając szczęście. No to za chwilę zrobimy. Nie rozmawia już. Tutaj proszę bardzo ładnie jubilatkę tutaj właśnie postażyć. I jubilatko oczywiście za chwilę będzie rozmawiać, tylko musi odczuwać szczęście. Ona kurczę, rozbawiona jest. Masz być szczęśliwa, a <laughs> nie rozbawiona, kurczę. Ale będzie też jak zmuchnieć świeczki, będzie mogła rozpocząć od właśnie grania na instrumencie przez godzinę, więc to też będzie dobrze. Spełnimy dwa w jednym. I tak, aspiracja na początek tak naprawdę się nie liczy, ale weźmiemy fenomen artystyczny. Będziemy się cały czas przełączać pomiędzy aspiracjami, więc to tak mówię, że nie ma znaczenia i tak czy siak. I co ja wezmę? Ja może wezmę jej geniusza. To ma być nasze idealne dziecko, nasz geniusz, e, którą już widzę, że trzeba będzie przebrać. <grydy> tak nie powinnaś, kochana, wyglądać. Jesteś szczęśliwa, a więc korzystajmy z tego i popraw humor, bo masz rozmawiać z kimś, odczuwając szczęście. I mamusia za chwilę zawoła wszystkich na tort, a więc e, gdzie tu jest zawołaj na... O, właśnie, zawołaj na posiłek. Proszę bardzo. Starsi i mądrzejsi. Przechodzimy do kolejnej grupy wiekowej. Oczywiście, że tak. O, mamusia już zawołała wszystkich na tort. Bardzo dobrze. Cztery osoby powinny zjeść tort. Odczuwasz? Rozmawiasz, odczuwając szczęście? Powinno się wypełnić. Jubilatka rozmawia, odczuwając szczęście. Jest! Udało się. Dobra. Mamusia nie bierze tortu? Halo, halo, halo. Ty też kawałek proszę wziąć. Nie ma takich. Wszyscy biorą kawałek. Halo, halo. Co to jest? Proszę tutaj, goście, się tutaj nie obijać. Halo, co to jest? Goście nie biorą tortu? Halo, halo. Jak tak może być, Filip, chodź, bo ty byłeś chyba raczej głodny. Też weźmiesz kawałek, proszę bardzo. A ty. Wziąłeś ten kawałek tortu, czy nie? No, simmy, kochane, wszyscy mieli tort wziąć, a nie. Że bardzo ładnie tort bierzemy. No. Co to jest? Kurczę, no. Nie rozumiem, nie rozumiem. Kochana, jeszcze może zawołaj gości, kurczę. Nie możesz. To mamusia zawoła gości, kurczę. Niech wszyscy wezmą sobie torta, a nie to, to. Tego nie bierzemy na posiłek. Halo? Wszyscy muszą zjeść torta. Młody sobie wziął co innego. No nie, no. Zawołaj na tego torta, niech wszyscy, kurczę, biorą torta, no. obojętne czy głodni, czy nie. Niech biorą torta, no. Młody w sumie dobrze, że zjadł co innego, ale niech, kurczę... Goście biorą torta. No, halo! Wiesz, ile można prosić, żeby goście wzięli torta? Halo! No, halo, no. Goście, drodzy, halo, jeszcze raz, zawołaj na posiłek. No, to powinno normalnie dobrze działać. Ja zawsze mogę Was dodać do grupy i tak Was poprosić, żebyście zjedli. <ścoughs> Nie ma problemu, proszę bardzo, jemy torta. Halo! Halo, jemy torta, no. Czy ja mówię jak do... Nie, no ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Dodaj do grupy. Dodaj do grupy. Dodaj też ją do grupy. Po co ja zaprosiłam gości, skoro oni mi tutaj nie jedzą torta? Nie, nie tak. Weź kawałek razem. Proszę bardzo, bierzemy kawałek razem. No przecież mnie coś za chwilę trafi. No. Olena, w sumie nie musisz jeść torta, dziękuję. Ale ważne, żeby goście zjedli, no przecież to no, jak to może. No, i teraz mogę już rozwiązać grupę. <grytanie> dziękuję. <grytanie> Dobra, młoda. <grytanie> Musiałabyś grać na tym instrumencie. Ćwicz. Ile mamy jeszcze? Imprezy? Dwie godziny. No, jak najbardziej, kochana, musisz, musisz poćwiczyć. Za chwilę zajmiemy się twoimi aspiracjami, oczywiście, jak najbardziej. Już musiała być zainspirowana, ale tutaj właśnie musimy się też postarać o, 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 o Twoją tutaj również, o Twoje również przyjęcie. To jest teraz najważniejsze. Ty możesz w sumie zrobić tak. Młody tutaj widzę, że je, i za chwilę mamusia też mu poczyta bajeczkę, już właśnie na noc. Młoda, będziesz. Y Graj na instrumencie, tak, nie musisz być zainspirowana, ani nic, musisz po prostu grać na instrumencie, może też już tobie do wyposażenia twój właśnie notatnik, nie notatnik, twój pamiętnik, o to miałam powiedzieć, bo dzięki temu będziemy ćwiczyć twoje kontrolowanie emocji, dobra. Młody, może już z mamą się nie rozmawiaj, bo jesz przez to tak długo strasznie, no. Ja może mało się gośćmi zajmuje, ale tutaj wiecie, ważniejsze są Zadania do wykonania dla nas na przyjęciu, bo musimy mieć tutaj złoto. To jest teraz najważniejsze. Młody, kończysz jedzonko, nie ja wiem, jesteś smutny, ciebie trzeba położyć, spać. O, właśnie, można już położyć, spać. Jestem ciekawa, czy ja już mogę po prostu mu czytać do snu, czy w końcu mogę go położyć do snu po, po ostatniej aktualizacji, czy teraz, czy nadal to nie będzie działało. Młody, gdzie ty idziesz z tym talerzem, ale dobra, mogłeś go gdzieś tutaj odłożyć nie, nie działa, a więc muszę młodego podnieść i dopiero wtedy dać, aby, abyś mu czytała, snu. okej, okej, jak nie działa, to nie działa będę robiła to sprawdzoną metodą taką o, proszę bardzo, i teraz zadziałało <grym> no więc młody idzie spać, nie będziesz tutaj nic rozrabiała, kochana, nie, 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 nie nie. jeszcze godzina, kurczę, imprezy, halo grocz, mogłabym już poprosić o o właśnie o wypełnienie zadania bo młoda musi iść na toaletę skorzystaj niech dorosły wzniesie toast naprawdę wstawaj 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 jak ty masz znieść toast my tu nawet nic do, do picia nie mamy no ale dobra spróbujemy spróbujemy zjedz coś na szybko weźmiemy sobie tak sok pomarańczowy może się uda sokiem pomarańczowym ojciec też wstaje niech sobie naleje wody i może się uda Sokiem pomarańczowym i wodą. <laughs> spróbujemy. Na pewno spróbujemy. Czy ja tutaj mogę dać teraz na nią znieść Toast pewnie nie. Ale na mężusiu, który ma już tutaj. Podaj kawałek potrawy. Ojej, co to za... za tutaj rzecz, ale my chcemy Toast. Toast, Toast, Toast. Uda się tak? Czy nie uda się? O... Zostało nam ostatnie 21 minut. A, niech dorosły zniesie Toast. Bym chciała wnieść Toast, ale nie mogę. Nie mam. Nie mam takiej opcji. Całkiem nie mogę. <laughs> nie. No nie no nie mam. Nie mam. Może teraz? Jak on tak zaczął pić czy coś takiego. No, wiecie, trzeba, trzeba próbować. No, okaż czułość, no nie, tu nie ma, mm. nie ma, nie ma, może tak, wznieś toś, czy coś takiego, nie, otwórz parasol, nie ma, a tutaj jak na urli urlikę kliknę, chyba nie będzie. No niestety. Jedno głupie zadanie. Wznieść toast. No po prostu super. Po prostu super zadanie, no. Jeszcze ja musiałabym teraz zrobić szybko drinki w ogóle. A nie mam nawet baru do, do zrobienia drinków. No i co? I, I nie będzie złota, tak? I nie będzie trzech punktów, jak chciałam. Super. Po prostu, po prostu super, wiecie? Ach, gro! Oh, no i nie będzie, no zostało mi 28 minut, jakieś głupie do zadanie dostałam, niech dorosły wzniesie toast. No po prostu super. Co gros super. Może uda się teraz? Toast, proszę. Pojaw się. Nie, no nie ma. No nie, no nie ma. Nie ma tostu, może na szklankę? Nie, na szklankę też nie, no nie działa nic, kurczę, nie, młoda, nie. Nie, 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 ty po pierwsze musisz iść popatrzeć w gwiazdy, proszę bardzo. No nie, nie będzie. Nie będzie złota, bo głupie zadanie dostałam. Pech, 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 dobra. No właśnie, a ja musiałam mieć złoto, żeby mieć trzy punkty dodatkowe, no. No cóż, goście idziecie sobie. Halo, papa. Wszystkim, papa. Nie rozmawiaj. Goście, papa, idziecie. Baj. Baju, baju. To schowam resztki tutaj. E, ale kochana, mogłabyś posprzątać wszystko, co tak będziesz po, po jednej rzeczy sprzątała, no. A ty co? Idź, spać, już mnie nie denerwuj. No, się będziesz pałęsał, teraz kurczę. Idą, goście. Czy... No to za głupi gości, no przecież impreza się skończyła. No, ja, nie, ja nie wierzę w tych gości. Dobra, rysuj kształty, kochana, bo musimy do aspiracji, mówię, teraz będziemy bardzo mocno się na aspiracji skupiać dla naszej małej. Oczywiście fajnie byłoby ją również teraz przebrać. Coś lepszego, więc może za chwilę też wyjdziemy sobie do kasa. Tylko może niech młoda spełni pierwszy etap już aspiracji. I dlaczego goście nie idą sobie z domu? Nie rozumiem tego, dlaczego to się nie posprzątało. Też nie wiem, jestem straszliwie zła, bo się nic nie udało zrobić. No, za chwilę kurczę, będziemy mieli na głowie Dzień Miłości. Ach, jestem zła, no, że się nie udało. Bardzo jestem zła. Jestem wręcz zdenerwowana, że się nie udało. A, i za chwilę trzeba by było kupić pierwszy eliksir. Więc proszę o eliksir i kupimy eliksir zamiennik snu. Dziękuję, bo córka będzie go potrzebowała. <noise> Jak mówiłam, Iza praktycznie nie będzie spać. Ona tutaj właśnie. A, 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 a. a. Wiesz, co? co Koniecznie, kochana. Zanim skończysz obrazek, to tym może mi dołączyć do skautów, co nie? To wtedy ci się obrazek zaliczy do scoutów. No, o, goście w końcu poszli. Tak, chcemy być harcerką. Nie mogę, już namalowałam jeden obrazek? Mam? Nie. Kon ja bym chciała, kontynuuj. Halo, nie mogę? No jak to nie mogę? Halo. Co to z gro? Chciała kontynuować obrazek? To w sumie, no, nie namalowałam obrazka. Super, po prostu super. Ja nie wierzę. Rysuj kształty, proszę bardzo. A za chwilę, jak narysujesz kształty, to za to zamiennik stąd ci podamy. No super, po prostu wiecie co? Ja to mam dzisiaj szczęście. Naprawdę, ja to dzisiaj, ja to po prostu dzisiaj. Super mam szczęście, naprawdę. Nie dałam jej jeszcze, żeby przejęła na własność w sumie łóżka, mogłabym to dać, ale mówię, za chwilę będziemy ją przebierać też. Zaraz to zrobimy. Okej, zaraz też podamy zamiennik snu. Nie, chociaż ukończy jeden obrazek w stanie zainspirowania, kurczę, żeby już było z u Okej. Okay. Yy, nie, 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 nie. Wypij zamiennik snu. Halo. Nie, 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 nie. Nie idziesz spać, wypijesz zamiennik snu i jest wszystko ok i nie musisz iść spać i możesz rysować mi kolejny yy, tutaj obrazek. <grym> O, jeszcze ładnie pozmywasz po sobie, bardzo ładnie. Nie, myślałam, że pozmywasz. Halo, Iza, halo, halo, Iza, co zrobisz? Nie, nie pozmywasz, ale za to później pozmywasz dla manier. Myślę, że lekcję zrobię trochę później, bo mamy jeszcze na to czas. I myślę, że z lekcjami też się powstrzymamy, gdy będę robiła aspiracje. Umysłowo młodzień musi odrobić lekcje dwa razy w stanie skupienia, więc to też nie będziemy szarżować z lekcjami. Musimy tutaj właśnie wszystko dokładnie, wiecie, wymierzyć, po kolei zrobić. To jest bardzo ważna faza tak naprawdę, bo jest niewiele czasu, a wiele trzeba zrobić. Muszę też młodą wybrać parasol, ale gdzie mamy parasolki? Tu mamy parasolki, weź parasol, bo w sumie młoda jeszcze parasolki nie ma, a powinna mieć. OK, etap osiągnięty. Co dalej? Piąty poziom kreatywności, baw się zabawkami. OK. W sumie od razu możemy zrobić, tylko teraz ją jeszcze przebierzemy najpierw, o, więc zaplanuj strój. Proszę bardzo. I myślę, że później się też powoli prze... zobaczymy na jaką inną moglibyśmy się prze... tutaj na inną aspirację, jaką moglibyśmy się przerzucić. I ja myślę, że ona weźmie sobie parasol w kropeczki. Proszę bardzo, parasol w kropeczki, a my idziemy do kasa przebierać naszą Izę w coś ładniejszego i też wybrać jej ładną fryzurę, bo ta króciutka, którą ma teraz na sobie, jest po prostu straszna i nie do wytrzymania. No, a więc co? Ja robię małe cięcie i widzimy się, gdy przebiorę małą. Izabela już przeszła metamorfozę, jest troszeczkę bardziej dziewczęca. Jak wiecie, ma wspaniałą, piękną fryzurę. Pójdziemy w tył. Ma dwa ubrania na co dzień: właśnie takie troszeczkę bardziej dziewczęcy i ten troszeczkę taki bardziej do biegania. Ubiór oficjalny, ulubiona moja sukienka z nowego dodatku. Wspaniała. Tutaj jest strój sportowy, tutaj do snu. O, teraz mi się klikną do pływania, proszę bardzo, na imprezę, na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę więc wszystkie stroje Iza ma już ładnie dobrane i możemy dalej, właśnie iść z aspiracją. Teraz sobie, tak myślę, że mamy tutaj niewiele zabawek w sumie w domu, więc nie wiem. Jak nam tutaj tutaj pójdzie, powinnam w sumie jeszcze dodać misia kurcze do empatii. Tak, zapomniałam: misia do empatii. Oczywiście, że tak, bo to jest właśnie rzecz, którą właśnie mogą się bawić dzieci. Za chwilę sobie tego misia dodamy, bo jest on nam niezbędny w sumie tutaj. Ten miś do empatii, żeby też sobie ładnie tutaj empatię podnosić. Oczywiście, że tak. Ja mogłam zapomnieć o Misiu do empatii <grych> Czy w sumie o zestawie lekarskim. Tak to się tak to powinnam nazwać dokładnie. Teraz właśnie mi się przypomniało. Jak mamy te zabawy z zabawkami. Kurczę, że tutaj właśnie żadnych zabawek. dam Dodamy w sumie misieczka. Chyba misieczek będzie taki najładniejszy. Proszę bardzo, nie mamy też domku dla Laleka, ale to może lepiej, bo później scimy cały czas do tego domku dla lalek lgną. Zmieńmy może strój na co już. I co? I w sumie pobawmy się w szpital. Zobaczmy, czy tutaj to zadziała, czy nie. Czy zaliczy się bawienie zabawkami i bawienie w szpital. Zobaczymy. Z tego, co wiem, to ona musi odbyć pełną tutaj zabawę. Później może pobawimy się z królikiem i zobaczymy, czy też tutaj to ładnie idzie. Proszę o umiejętności umysłowe też przy okazji rozwijamy. A więc wszystko w jednym. Empatia... Bawienie się zabawkami oraz umiejętnością słowa. Wspaniale. I jak poszło jedna zabawa z zabawkami, czy nie? Nie, nie zaliczyło mi naprawdę. Mam -hmm. nadzieję, że mi zaliczy. A mi się mi zaliczy, czy nie? Mi się mi zaliczy, czy nie? To może damy baw się zabawką i damy motyl nie motyl. <laughs> może tak weźmiemy baw się zabawką kurczę. Musimy to zrobić jakoś wymyśleć. No A już będziesz tuliła tego misia I tuliła, i tuliła mm, I dzień miłości nastał Proszę, proszę Dobra, i ty byś chciała jedynie Wręczyć komuś kwiaty No dobrze, fajnie, fajnie I co, misia A te... już to baw się zabawkami Jest nieznośne, niesamowicie nieznośne Przeczytajmy, może to jest domkami dla lalek, pudełkami z zabawkami, pluszowymi zwierzakami, albo korzystać z wyposażenia placu zabaw. Okej. Okay. Jakbym dała baw się na tym, to by pewnie, hmm, pewnie by zaliczyło, ale teraz pada deszcz, więc nie ma co ją wystawiać, kurczę, na dwór. No cóż, no cóż, no cóż. A, może dodamy ozdoby, co? Możesz dodać? Nie, to nie możesz. Rodzice jedynie mogą. Okej. Okay. No to co? Będziesz musiała się bawić zabawkami, kurczeną. No. Później y, może tą zabawką, a na końcu jeszcze może tą figurką, a więc no, pobawisz się zabawiczkami. Jak tutaj rodzice? Dobrze, a więc tak, Ty możesz powiesić dekoracje. W sumie to są dekoracje na Dzień Miłości, więc mogą być. Jakoś nie mam tutaj wobec nich zastosowań. Później możesz kontynuować obraz. Okej, okay, dobra, a ty jak wstaniesz, to sobie weźmiesz resztki na... O, już wstajesz, proszę bardzo. Jak zaliczyło tobie? No, w końcu zaliczyło tobie jedną zabaweczkę. Mam nadzieję, że za chwilę zaliczy tobie zabawkę numer dwa również, bo to są w sumie różne zabawki. Specjalnie tobie dawałam. Za chwilę mówię, zobaczymy jeszcze, jaką aspirację moglibyśmy szybko tutaj wykorzystać. Mówię, mamy wszystko, co potrzebne do aspiracji. A propos, jeszcze chciałabym zobaczyć sprawności. Oczywiście jest zabawka numer 2. Z żadnej sprawności nie możemy z, zdobyć, ale możemy. O, i już zabawienie się zabawkami zrobione, instrumenty y, i pięciu różnych obrazków. To na pewno zrobimy później, oczywiście. Y, bo wszystkie pięć obrazków musimy mieć wyższy poziom umiejętności kreatywnych. A więc z pierwszą aspiracją poszło nam dobrze. Mały geniusz. Pa o Szachy i czytaj z dorosłym Przez dwie godziny To, to, to sobie zrobimy później Tutaj na kolejnym właśnie jest Odrób dwa razy lekcje w stanie skupienia To później Motoryczne Właśnie, właśnie Korzystaj z domku zabawy To też później, bo chciałabym pójść W sumie na plac zabaw Bo my nie mamy tego domku A więc to też nie I społeczne Zaprzyjaźnij się z kimś i poznaj pięciu nowych Och, Pięciu nowych simów, naprawdę Szlak by to trafił kurczę. Dobra, spróbujmy. Nie musisz się z kimś zaprzyjaźnić. Uh, 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 poznać Simów. To też zrobimy później. Filip do pracy idzie. No uh, 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 uh. uh, uh, uh. to wiecie co, no to na razie tutaj po, pobędziemy i może sobie pograsz kurczę na skrzypcach, a jak tutaj rzemiosło i sztuka. E 2 na 6, ok. To na pewno w przyszłości zrobimy. Yy, sprzątaj. Yy, ok, sprzątanie. Yy, tutaj na pewno. Aha, oddawanie na cele charytatywne. A zapomniałam lub wręcz prezenty zapomniałam. Powinna była zachować jej obrazki. Od tej pory zachowamy jej obrazki, później damy. Yy, tutaj rozmawia z ma z rozmawiamy z małym dzieckiem. Yy, tutaj tańczenie lub sprawność fizyczna. Łowienie, szukanie. Aha, tutaj, tutaj jedynie łowienie ryb możemy robić. Tutaj odrabiając pracę domową, można to szybko zrobić. Tutaj interakcje z innymi simami, i tutaj. Tutaj nie wiem, czy będziemy mogli to zrobić szybko, bo nie mamy mikroskopu ani nic, ale dobra. Ale możesz w sumie młodać, ćwiczyć, a później też Tobie damy, żebyś zjadła sobie obiadek, czy w sumie śniadanko. Weź pocztę później kochany, jak już skończysz, bo tam właśnie ostatnio do Ciebie poczta przyszła, Ty jeszcze musisz tylko okazy, kolekcjon, nie sprzątaj, córka posprząta, <grydy> będzie miała przynajmniej aspirację, Ty możesz w sumie obrazek sprzedać mm, i co? No i oni na randkę będą musieli pójść, kurczę, jak on wróci z pracy, no bo on za chwilę przecież do pracy idzie, to w sumie możesz pomalować obraz jak młody, młody w sumie jeszcze może chwilę pospać, a ty mógłbyś co obejrzeć pracę skupioną? To może ci lepiej w pracy pójdzie dzięki temu. W sumie masz niewiele do awansu, więc jest ok. Mamy tutaj pierwiastek, mamy jakieś skamieliny, żabki, dobra, na razie niech to pozostanie wszystko w Twoim wyposażeniu. Ok, a ty miałaś zjeść co, nie? Weź resztki. Jak może wbijesz jeden punkt umiejętności, to, to ciebie tutaj poślemy do jedzenia i co? No i w sumie trzeba byłoby się wybrać chyba do parku, ale pada deszcz. Chociaż jakby w Windenburgu nie padało. W sumie można by pojechać, właśnie. Ty do pracy powinnaś iść. Halo. No właśnie, ty do pracy. A myślę, że z Izą wybierzemy się do Wierzbowej zatoczki albo do oazy Zdrój może nawet do parku, bo tam też mają szachy w oazie Zdrój, ale w wieżbowej zatoczce też mają. Też w oazie Zdrój jest mniejsza szansa, że będzie padało. Wiecie? I chyba się wybierzemy do. Oazy zdroj i pójdzie, pójdzie chyba sama, właśnie Olena z Izą, a mały Michał zostanie. Zostanie w domu, bo on w sumie nie jest nam tutaj ważny. On może zostać wysłany w sumie. do żłobka i myślę, że tak zrobimy i też wykorzystamy to, że młoda jest rozbawiona. Nie rozmawiaj z mamusią, halo. Nie rozmawiaj z mamusią, mamusia w sumie może zjeść też. Też masz zjeść i lecimy do parku. halo kochana, co to robisz, zjedz to. Zjedz to, jeszcze pójdziesz z siku i idziemy do parku, bo mamy wiele rzeczy do zrobienia. Musisz też poznać simów, więc wiecie, te sprawy jeszcze, można by jakieś dzieci poznać. Więc bardzo, bardzo ważne rzeczy mamy do zrobienia, kochana. No, przy okazji te umiejętności towarzystwo sobie też podniesiesz. No, o, maniery sobie podniosłaś, możesz iść do toalet i później jeszcze sprzątnąć ten talerzyk. Mamusia może usiąść, nie musi jeść na stojąco. Szkoda, że Oj, dlaczego. Co ty. Co te simy się jakoś tutaj. Nie wiem, bagują czy coś. Yy, dobra. Co mamusia robi? Nic nie robi. To sprzedajesz obraz, kochane. Jak nic nie robisz. No, o, młody stał. No ale co młody może robić? Skorzystaj z nocnika. Nie będziesz mi tu płakał i się, nie wiem, rzucał. Nie ma. Młoda, idziesz jeszcze posprzątać i idziemy do parku. No, chodź, 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 mamusia tam do synusia poszła, ok? No, do parku musimy iść, kochanie, więc... Oj, siu, wydaj go, a niech... Nawet nie czytałam, <grym> po prostu go wydaj. <grym> Idziemy, dziewczyny, do parku. Trzeba, kurczę, zacząć ostro wypełniać aspiracje. No i trzeba te partie szachów rozegrać, trzeba się właśnie pobawić w stanie rozbawienia trzeba dzieci poznać jakieś, bo to też będzie wa ważne, żeby poznać właśnie jak najwięcej simów, jak najwięcej dzieci również, żeby poznać, żeby mieć później do właśnie aspiracji właśnie tej społecznej. Dobra, pustynny park z mamusią lecimy. Jak to dostał awans? Przecież on jest w pracy? Jak on dostał? Czego on skończył pracę? Halo? Halo, halo, halo. Rozumiem. Najbliższa zmiana w poniedziałek i teraz siedzisz w domu, tak? Poskończyłeś skończyłeś niby pracę, ale dlaczego? No dobra. Co ja się będę kłócić. No dobra, niech będzie. A ty miałaby się rozbawiona. Halo. Miałaś być rozbawiona. Dlaczego nie jesteś rozbawiona? Halo. Halo. Rób głupie miny czy coś. Rozbaw się. Rozbaw się szybko. A ty w sumie możesz. Przenie być, być przeniesiony tutaj. Michał może iść do żłobka w sumie. Czy tu są jakieś roślinki, które się rozwinęły? Pewnie nie. Pewnie nie, chociaż. Pewnie nie. Dobra, ale w sumie mógłbyś, nie wiem, połowić ryby? Mógłbyś w sumie, a ty jesteś rozbawiona? Nie. Jak by cię tutaj yy, rozbawić, co? Rób głupie miny może, czy coś takiego. Halo? grą. Porobimy głupie miny. Hermetyczny dowcip i te sprawy, bo nieprzyjazne rzeczy. Macie robić śmieszne rzeczy. Halo! Rób głupie, miny te sprawy. Macie się tutaj wiecie, stać rozbawione, bo ona musi w stanie rozbawienia skorzystać. No, grom A, i mogłabym się w ogóle przełączyć yy, na motoryczne. A właśnie. No, i jest rozbawiona. Halo, Gro, ja chcę być rozbawiona. Czego to takie trudne? Opowiedz głupawą historię. Proszę bardzo, mama, gdzie ty idziesz? Co ty, co ty kurczę robisz, kochana? Dziecko masz rozbawić. <noise> Oj, Simy, kochane, Simy. Proszę mi tu dziecko rozbawić. Nie wiem, no. Opowiedz dowcip. O, dowcip opowiedz. No. I co? rozbawimy mi się. Ona była rozbawiona, miałam z tego skorzystać i co? Jest, 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 jest. Skończymy. I baw się w badacza kosmosu. Halo. Bawi mi się w badacza kosmosu. Yy, co ty tu masz? Wręcz kwiaty, romantyczny nastrój i umów się na randkę. No, no, dobra, dobra. To jakoś zrobimy później. Idź na ryby jeszcze, kochana. Yy, w tak zwanym międzyczasie. Za chwilę młoda jak właśnie skorzysta. O, właśnie. Za chwilę jeszcze będziemy tutaj sobie pogrywać w szachy, ale myślę, że najpierw zrobimy tę społeczną. Proszę bardzo. Poznaj, a więc proszę bardzo. Aleksander, już masz niby, że poznałaś ćwira, a tą poznałaś? Nie. No to przyjazne powitanie, proszę bardzo. Dlaczego ćwira poznałaś bez mnie? Chociaż nie, chyba, chyba masz ćwiera jako poznanego, czy nie? Zaraz zobaczymy. Mm, mm, proszę bardzo, młodą poznałaś. Uuu, a na zbiórkę idziesz. Ach, zapomniałam. Ej, jeszcze zbiórka, kurczę, skautów. O nie. <ścoughs> a miało być tak, dobrze, zapomniałam o zbiórce skautów. <ścoughs> Dobra, chodź tutaj, kochane, jeszcze poznaj szybko dwójkę Simów. Chodź, poznamy. Chodź tu już, nie rozmawiaj z tym, idź, idź do kolejnych, idź poznawać ich. Kochana, Ach, wszyscy do ciebie idą, no dobra, niech tak będzie. A to ostatnie też do ciebie przyjdzie, czy nie? No, za chwilę masz. O, to jest biurka skautów. Ach, ale dobra, jest. Poznane Simy są, zdobądź najlepszego przyjaciela. To w sumie widziałam, że z mamą masz taką opcję, a więc mama przybiegnie tutaj szybko, proszę bardzo. I z mamą zostaniesz najlepszą przyjaciółką. Mm -hmm. Bo nawet możesz, proszę bardzo, kończymy rozmowę. I proszę bardzo tutaj z mamusią stać się najlepszymi przyjaciółkami. Gdzie to jest? O właśnie. <ścoughs> Zdobędziemy najlepszego przyjaciela, proszę bardzo, jeszcze tylko społeczne, później trzeba będzie kiedyś się rozwinąć. I jest dobrze, jest dobrze. Kurczę, te aspiracje na razie szybko idą, co tam jest dalej. Właśnie zaprzyjaźni się z trzema dziećmi, z dwoma dorosłymi. Okej, okay, a więc to sobie później zrobimy. Tu mamy coś, co nie możemy zrobić. I tu jedynie to rozegraj trzy partie szachów, ale teraz już nie zdążymy raczej. Oj, czy tutaj z dorosłym już masz zrobione. O proszę, o proszę, o proszę. No, też... Te tutaj szachy, czy te spotkanie harcerzy mi tutaj zrezygnuj z zajęć pozalekcyjnych? Nie, ale jakbym mogła sobie zrobić dzień wolno od zajęć pozalekcyjnych, byłoby super. E, ale chyba nie mogę. Albo mogę to jedynie zrobić z parceli domowej. Aha. A my tutaj przy, przyszliśmy po te szachy. Hm, hm, hm. Że jak nie pójdę na jedno spotkanie, to się chyba nic nie stanie, co nie? Graj z, jak damy, graj, żeby. Grała z mamuszą, chyba będzie wszystko ok, co nie? Chciałabym, żeby rozegrała te trzy partie szachów. Ojsiu, walnęłam w biureczko. Ale może war warto byłoby się bardziej skupić na, na Dniu Miłości. Chociaż ja też czekam, czy dzisiaj będzie Festiwal Miłości. Wtedy rodzice mogliby, wiecie, trochę sobie właśnie porobić pomiędzy sobą. I ty już masz iść do pracy. Ja może to dobie usunę. Może będzie dobrze. Może jak raz nie pójdzie, przecież to raptem tylko dwie godziny trwa, to się nic nie stanie. też <trujne> ma spotkanie skautów. <trujne> o, Filip, masz za małą umiejętności. Nie, dalej ów rybki. Na pewno dasz radę. No a tutaj dziewczyny muszą całą partię szachów rozegrać, ale ja myślę, że na tym można by dzisiejszy odcinek zakończyć, bo już trwa całkiem długo, więc ja mam nadzieję, że ten odcinek... Wam się oczywiście podobał i że usłyszymy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, że w najbliższą sobotę rusza nowa seria na moim kanale, więc też serdecznie zachęcam do jej oglądania i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!